Siemanko! Poniedziałkowy! Już, nie? Taki poranku! Witam wszystkich w nowym odcinku. W nowym odcinku, który jest poświęcony mojej zajawce związanej z tworzeniem filmów. To będzie taki vlog o kręceniu vlogów. O kręceniu vlogów nowym aparatem. Sony A7S III. To jest mój nowy aparat. Ten aparat do działania potrzebuje obiektywu. I tak się składa, że mam też nowy obiektyw do tego, bo to jest mój pierwszy Sony. Kiedyś Rzek nagrywał vlogi moim zabytkowym Canonem 600D, który kiedyś się przypalił delikatnie. Później Nikonem D7200. Później Rzek kupił Panasonica GH5. No a dzisiaj Rzek kupił właśnie Sony A7S III, aparat, którego premiera w Polsce była jakiś miesiąc temu. No i ten obiektyw też jest nowy. To jest tegoroczny obiektyw Sony G-Master o ogniskowej 12-24 ze światłem 2.8. Obiektyw pełnoklatkowy i aparat też pełnoklatkowy. Coś pięknego. Pierwsze włączenie teraz będzie. Ustawimy sobie 10-bitowy kodek z próbkowaniem 4.2.2. Prędkość klatek 25 na sekundę. 4K XAVCS. Cokolwiek to jest. ISO 100. Tu jest wajcha od sterowania przysłoną. Jest tu jakiś autofokus ustawiony. Dobra, fajnie wszystko poustawiane i leci. Kręci się. Moje pierwsze ujęcie z tego aparatu. Tak wygląda mio. Nagrywany A7S-ką. Trochę mnie oczy szczypią, więc mogę nerwowo mrugać, sorry. Nic na to nie poradza. A to wszystko w mojej norze, która się chwilowo przeobraziła w taki magazyn, można powiedzieć. Ale się jaram tym śledzeniem oka i ustawianiem ostrości. Teraz już zawsze bardzo dokładnie będziecie widzieć wszystkie niedoskonałości na mojej twarzy. Trochę Rzek tu jeszcze pogrzebał w tych ustawieniach i ustawił Rzek stabilizacja w trybie aktywnym. Teraz jest ta stabilizacja, więc powinna bardziej aktywnie działać i lepiej stabilizować. Ciekawostka. Ciekawostka jest taka, że funkcja wykrywania oka działa nawet w okularach. Sony A7S III wie, że pod tymi okularami są oczy. Test ISO 6400. Mój bracik. Dropoców, tak. Ka idziesz? Do domu zanieś chleb. Takie... Szanaczeko. Żona moja, serce moje. Ja, żona czeka na chleb. Musimy iść i dostarczyć kolację do domu na czas. Bo czas to pieniądz. Ale wieczorem się nie zarabia, to trzeba wydawać pieniądze. Ale pamiętaj, że pieniądze to nie, pieniądze szczęścia nie dają. Ja, no. Niby nie. Chyba, że Sony A7S III. Poprzednio edycja tego aparatu słynęła z tego, że bardzo dobrze sobie radziła w słabym świetle. A czy ten aparat sobie radzi świetnie w słabym świetle?
Siemano. Siema. Siemano. Albo grubo, albo lekko grubo, albo wcale. Czekaj, no. To są tutaj ciężary? Ja. Jak ty to liczysz, osa? 30 kilo. A ISO 800. Teraz jest 4K, standardowo w 25 klatkach. Fajnie, fajnie. Fajnie to włazi. Dobra, teraz się zaczynają prawdziwe testy. Kręcimy teraz obraz w 100 fpsach w HD. Nie w 4K, bo do 4K jeszcze nie mam szybkiej karty. Czas naświetlania 1/200 sekundy. ISO 4000. Nagrasz mnie? Nagrasz. To jest bardzo dobry test też dla stabilizacji, bo my tu między seriami się nawzajem nagrywamy, a wiadomo, przynajmniej mi od ciężarów łapy lotają, znaczy od ciężarów masy ciała, nie? Dobra, teraz się przełączamy na 200 fpsów. Niestety 200 fpsów będzie bez dźwięku. Miało być podciąganie, ale zakwasy na motylach jeszcze trzymią po ostatnim torze Ninja, zatem alternatywne, trochę bardziej wyizolowane ćwiczenie. Ile to waży? Bo wygląda jakby ważyło 68. Tyle co ty. Heavy Walking Dead. Dycha, nie? Ja. Nie no, nie wiem, nie liczyłem. Prawie umarł, ale już wielki żółw. Wielki żół? Żółw. A. To dzięki za trening. Dziękujemy. Jesteśmy w lesie.
To mi nie będzie potrzebne. Teraz test nagrywania na mrozie i test jak się będzie nagrywać, jak zrobimy huśtawkę. Raz, dwa. Dziękuję za pierwszym razem. Dziękuję mistrzu Konar za nauki oraz mistrzu Gregor za liny. Już, huśtawka gotowa do huśtania się. W tym odcinku nie będę za dużo opowiadać o tej huśtawce, bo w tym odcinku jaramy się nowym aparatem. Ale mogę zrobić taki odcinek pod tytułem huśtawka. W sumie już taki był. No to jakiś taki podobny o huśtawce mogę zrobić. Piszcie, czy chcecie taki. Wow! To działo! Wow! Ale huść to był! Blisko ciebie byłem, nie? Nie wiem, się schyliłam już. Już wiem, że trzeba trochę inaczej rozkminić ta huśtawka, bo to drzewo, co tu jest, ono trochę wadzi i krzyżuje moje plany. Plany polegające na tym, żeby wyskoczyć stamtąd i takim dużym okręgiem polecieć. Teraz drugi raz kocika. Cyrkowy będzie. Cyrk Street. Raz, dwa, trzy. Lądujemy. Pięknie. Pięknie. Teraz jak tu stoję, to mam już za sobą jakieś 5 godzin pracy z materiałem właśnie z tego mojego aparatu nowego. No i jasne jest to, że to jest najlepszy aparat w moim życiu. Jest to najlepszy aparat bez wątpienia. Patrzcie, jaki tu jest szybki autofokus.
Ten autofokus jest nawet szybszy ode mnie. ISO 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000. Podgląd na telefonie to nie jest problem dla tego aparatu. Dla GH5 w sumie też nie był. Bardzo miło mi było montować ten odcinek. Nie miał z tym żadnego problemu. Zaimportowanie tego kodeka, który żech ustawił, tego 10-bitowego kodeka, który żech ustawił na początku odcinka, zaimportowanie go do tego projektu i montaż na tym kodeku, który jest skompresowanym kodekiem, to nie stanowiło większego problemu. Ciekawe, jak będzie z tym nieskompresowanym kodekiem. Ale żeby sprawdzić ten nieskompresowany kodek, no to muszę kupić kartę pamięci inną do tego aparatu. Sony razem z premierą tego A7S III puścił też na rynek karty CF Express typ A. Do tej pory na rynku był CF Express typ B i to są takie ultra szybkie karty. Typ A jest trochę wolniejszy i to jest taki, to są karty zrobione właśnie do tego aparatu. I muszę kupić taką kartę, żeby nagrywać do 120 fpsów w 4K. No bo wy widzieliście 100 fpsów, ale we Full HD tylko. No i ten CF Express daje ci też możliwość nagrywania w lepszym kodeku, w takim bardziej bogatym w informacje kodeku, który jest lepszym kodekiem do montażu. I ja za niedługo to przetestuję, bo taki jeden 160-gigabajtowy CF Express już do mnie jedzie. Zawsze jak mam jakieś nowe sprzęty, to łapia się na tym, że jakby budzi się zajawka we mnie na nowo. Taka zajawka do nagrywania właśnie, do kombinowania jakichś przejść i do ogólnie do tworzenia. Naszła mi taką chęć na zrobienie jakiegoś komercyjnego zlecenia za pieniądze. Tak jak kiedyś, że robił właśnie, nie? No ale już mi to przeszło. Już nie chcę jakby tego robić. W dalszym ciągu zostaję przy nagrywaniu swojego życia. Ostatnią rzeczą, którą przetestuję w tym moim pierwszym kontakcie z aparatem A7S III jest czułość matrycy na światło, a właściwie brak światła. Tam jest ciemno. Jest ISO 500. Podkręcimy teraz te ISO. ISO 5000. ISO 10000. 20000. ISO 100000. Nawet autofokus działa. No dobra, to jest... Teraz widać, że ten aparat jest niesamowity. Tu myślę, że dużo sprzętów mogłoby wymięknąć przy takich warunkach, a ten aparat działa. Ale tu jeszcze trzeba zamknąć, żeby te resztki światła nie pomagały. To są jakieś diody i one... Ta dioda tak świeci, że aż flara się robi. Najlepsze jest to, że te ISO można jeszcze bardziej podkręcić. To podkręcimy ISO ćwierć miliona, ISO 320 tysięcy, ISO pół miliona. To jest ISO pół miliona, to tu świecą jedynie jakieś małe diody, a ten obraz jest niemal przepalony. Holender, noktowizor. Światło na mojej twarzy to jest światło, które daje wyświetlacz z aparatu. Jak obrócimy, no to chyba teraz, nie wiem, nie widzę tego, teraz nie widzę wyświetlacza, nie wiem czy mnie widać. Mam noktowizor teraz do nagrywania. Kurde, już się, co to będzie, jak ją, że koniec świata, że normalnie już kończę, robię cięcie. Dziękuję wszystkim widzom za to, że wytrwali do tego momentu i pozdrawiam. Pozdro.